Dobrze, przed nami gwiazda, Kasiu. Zespół? Forteca. Zespół Forteca. Zespół historyczno-patriotyczny, grający muzykę od 2006 roku, kiedy to powstali. Przyjechali do nas ze Szczyrku, przyjechali kawał Polski i za chwilę tutaj dla was zagrają mocne rockowo-metalowe brzmienia w klimacie historyczno-patriotycznym. Na początku aranżowali w swojej twórczości teksty poetów, którzy tworzyli w okresie II wojny światowej, Baczyńskiego, Broniewskiego, Konarskiego, a od jakiegoś czasu tworzą także własne utwory, własne teksty i dzisiaj je wam zaprezentują. Ostatnia rzecz, bardzo ważna, bo w tym stuleciu niepodległości tutaj bardzo się często przewija, wszędzie w naszych rozmowach, w mediach, to jakie zespół ma podejście do patriotyzmu. Otóż oni nie chcą pokazywać patriotyzmu jako martyrologii czy jakiejś gry politycznej, ale bardziej pokazywać i chwalić te wydarzenia, które doprowadziły do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz i Polska od 100 lat znowu jest wolna. Także gorąco was zapraszamy, bawcie się dobrze, a od nas... I tym akcentem od nas to już by było na tyle. To już wszystko. Dziękujemy serdecznie. Były fikołki, fajerwerki, ale przede wszystkim była muzyka i muzyka tutaj jeszcze popłynie z tej sceny. Druhna Katarzyna, bardzo dziękuję. I druh Rafał. Gorąco dziękujemy, do zobaczenia. A za chwilę tą sceną zawładnie zespół... Forteca. Bawcie się dobrze. Nie złożył broni, nęka
Radomszańska, znała tych chłopców od Warszyca, co wiedli życie partyzanta, za śmierć niewinnych odwet brali, na tych trzymanych w murach więzień, z oprawców szponów wyrywali, bo tak im dyktowało serce. Na którą nigdy się nie godził, ze swoim pomyskiem nadal wraca, marzył, że można ją wyzwolić, schwytaną wreszcie go podstępnie, nie uląkł się, że śmierć już bliska, i nie złamało go cierpienie, nigdy do zdrady się nie przyznał, i że nie rzucono go na klęczki, o żadną łaskę też nie błagał, do końca swym ideom wierny, tylko przed Bogiem na kolanach. Między innymi ja. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zagraliśmy utwór o człowieku, który walczył o wolność, o sprawiedliwość i dla tej wielkiej sprawy oddał cenę najwyższą, bo swoje życie. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie leżą jego szczątki. Tak kończyło wielu polskich bohaterów. Po latach odnajdujemy ich. A teraz o kimś, który powinien być wam harcerzom bliski, jako że brał w złożeniu chówców Towarzystwa Sokoła, wychowywał młodzież. A w 1917 roku, kiedy została założona polska armia we Francji, po czasie objął dowództwo i przy tym dowództwie ta armia kończyła swoje działania po latach. Błękitna armia. We Francji formowała, z różnych krańców świata chętni przybywali, bo do kraju ojców tęsknota i gnała, pod błękitnym mundurem serce pełne miłości. Do tych ziem wytęsknionych, tak pragnących wolności, do ojczyzny znikamy, gdzie tak świeży są blizny. Ja odrywam
powstańczy krzemrzą wciąż wody Wisły. Wszyscy więc pod okiem swego generała szkolili kart, ducha i sprawność żołniecką, niezłomne morale i tęczyznę ciała. Czerpali z prawd bożych wiarę swe zwycięstwo.